Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Zbyszka Oleksiaka, kiedy jesteśmy teraz, skończyliśmy właśnie robić zdjęcia 17 gołębiom młodym z rocznika 2017, które będziemy wystawiali na sprzedaż. No to są takie, że tak powiem, unikaty na dzień dzisiejszy, gdyż kolega Zbyszek w swojej hodowli obecnie to młodych chyba gołębi za dużo, poza tymi to naloty są przeznaczone do sprzedaży. Nie masz, co? No nie ma, dlatego też musimy jeszcze puścić na jeden rok, bo troszkę zapotrzebowanie jest, także... Tutaj o tym za chwilę będziemy dalej opowiadać o wynikach, bo mamy teraz akurat fajny okres, że jest taki lekki odpoczynek, ale to nie odpoczynek dla wszystkich, pomiędzy lotami gołębi dorosłych, bo one się już skończyły, to wiemy wszyscy, a do lotów gołębi młodych został nam jeszcze tydzień, w przyszłą sobotę macie pierwszy lot, tak? Tak, 19. Tak, to będzie pierwszy lot, 19 sierpnia, my tutaj na tym locie będziemy tutaj obserwować, bo tak jak mówiłem, chcę tutaj zobaczyć, jak się nam z tego gołębnika, który prezentowaliśmy, będą spisywać gołębie. Natomiast teraz mamy przy okazji tutaj pobytu, zdjęcia już mamy zrobione, 17 gołębiom młodym, które kolega Zbyszek tutaj przygotował do nas na aukcję. Tych gołębi nie jest za dużo w tym roku, proszę się nie zdziwić, ale tutaj wyniki kolegi Zbyszka plus jeszcze inne okoliczności spowodowały, że no po prostu schodzą gołębie, powiem, że powiedzieć, na pniu, a wręcz teraz musicie drugi raz chyba będziecie parować, tak? No musimy trochę doparować, tak. No, bo jednak dzwonią koledzy, bo zadowoleni są z tamtego roku, z dwóch lat, trzech lat, nie? No, a Krzysiu też troszeczkę napiera, żeby trochę mógł stawić, nie? I tutaj bierzemy teraz, tutaj popatrzymy, jakie mamy tutaj gołębie. Proszę bardzo, mamy 17. No tu kilka gołąbków zaprezentujemy. Nie wszystkie oczywiście, ale pokażemy. Tu mamy takie dwa późniejsze młode po gołąbku, który... Aha, akurat właśnie, bo to jest taka ciekawostka. Wygraliśmy gołąbka o numerze 43 od Putmana. Ja popatrzę, tu jest rodowód, zobaczmy tego gołębia, mamy tutaj rodowód, to jest gołąb. Ten 43 to jest matka tego gołębia, którego kolega Zbyszek trzyma. Mamusia, bo nie wiedzieliśmy, co to jest, czy samczyk, czy samiczka, ale teraz na koniec już właśnie okazało. Bo nie powiedzieliśmy, gdzie wygraliśmy. U Rainera Pittmana podczas tych dni otwartych. Jak się okazało, wtedy rodowodu nie dostaliśmy, ale ten rodowód został nam dostarczony. I widzimy, to jest syn Pechvogel, to jest ojciec tego gołębia, a matką tego gołębia to jest córka najlepszego lotnika regionu. Ale żeby tak powiedzieć jeszcze o innych znanych liniach, to widzimy tutaj w rodowodzie matki tego gołębia, to jest po Harikanie, bo Pechvogel to jest syn Harikana, jest oryginalna olimpijska ta gołębica z Nitry, ta wspólnie Zbyszek, nawet wtedy byliśmy, widzieliśmy osobiście w klatce. Tak. I od strony matki jest też po córce Harikana i po wnuczce Superdomena. A wygląda młody w ten sposób. Jaki ma jeszcze ciekawostka taka była, bo tych kuponów żeśmy tam, bo czasu troszeczkę było. Jeden z kuponów leżał taki po... Poczekaj, żeby zwiększyć nasze szanse, bo o to chodziło. Zwiększyć, tak. Jeden z kuponów był taki już, że kolega, który stał z nami, po prostu się pomylił z nazwiska. I go wyrzucił. I wyrzucił go, nie? Ale tak patrzę na ten kupon, wykreśliłem te dwa, napisałem jeszcze Krzysztof Kłos, no nie? I jego adres, wrzuciłem to. Coś, stoimy sobie w grupie razem, a ten kolega rozpoznał ten swój kupon, że on tylko go wyrzucił, no nie? Aleśmy już napisali pełny adres. No i okazało się, że to był ten kupon szczęśliwy, nie? Tak. I właśnie wygraliśmy gołębia wtedy o numerze 43, to był z 2016 roku. Wtedy. Lotki takie podpalane, to troszeczkę. Jest malutka, to jest, i on wygląda praktycznie. To jest piszek. Też taki nakrapiany, tak, był. To jest bardzo podobny do mamusi, aby ten. Ale to, pierwotnie myśleliśmy, że to był samiec. Tak, a teraz po prostu jest bardzo podobne te młode do mamusi, no nie? Jest to gołąbek o numerze 3960. No jak wiadomo, że 0,56 w tym roku wszystkie obrączki są, no nie? Także to jest to gołąbek piszczek, no nie? I Zbyszek, go ty skojarzyłeś z gołębiem ze swojej hodowli już oczywiście. Tak, to jest po gołąbku rocznym, ale po bardzo dobrych gołębiach, bo to jest nic innego jak też od Pittmana, po prostu z gołąbków samiczka. Samiczka Harikana. 26, tak. I ta samiczka wydała już mi Ukrainę, tego mojego szybkiego gołębia, którym po prostu już wygrywam przez kilka lat po prostu. I to jest gołąb, który charakteryzuje się jeszcze taką ciekawostką, że kiedy wywożę gołębie tam na 40 czy na 68 km, to mało kiedy na 80-100 gołębi jest pierwszy lub w trójce się odbija zawsze, nie? No po prostu tak nawet potrafi się szybko odbijać, nie? A z góry znowu jest linia już króla, także po prostu tu już go reklamować nie trzeba, bo nawet w Niemczech tam, co nakręcaliśmy filmik u pana tego Nowickiego, no to po 8 locie, co mi zgłaszał, Darek, wtedy, co tak, wspólnie, to wnuczek króla jest pierwszym lotnikiem Niemiec, oryginał mój gołąb, pierwszym lotnikiem Niemiec po 8 locie, nie? Nie wiem, jak tam później dalej się potoczyło. Popatrzmy, teraz tutaj pokażmy, tutaj jeszcze raz, to jest 39,60 i tak samo jest praktycznie ten drugi. I tu jest drugi gołąbek, też ten same. Nakrapiane takie. Nakrapiane. Jest skrzydło, tamty ma bardziej. Numer, jaki ten ma, jaki numer? Podpalany jest skrzydło? 39,78, nie? To są dwa gołąbki. To jest po tym gołębiu, który dla nas wygrany, wygraliśmy go tam podczas. Także one są gołąbki mniejsze, bo te no, z tego Kulikana w ogóle to są takie gołąbki mniejsze, ale są bardzo szybkie gołębie. Tu jest jeszcze Kleine Dirk, to sama nazwa. Mały
Ale z tej 26 to w ogóle wszystkie. Sam nawet Ukraina, tak zwany mój Ukraina, no to po prostu też jest gołębkiem małym, ale po prostu jest bardzo szybkim gołębkiem, nie? To są te dwa gołębie, które mamy, takie co chcieliśmy pokazać, z tych, które są na sprzedaż. Jest gołąbek z pazurka będzie. To będzie 38,94. A pazurek, tak jak już jesteśmy przy pazurku, to powiedzmy, on teraz jest chyba najlepszym lotnikiem oddziału znowu, tak? Tak. Pazurek, a gołąb 7-letni czy 8? Tak, gołąbek, co tu żeśmy wcześniej reportaż robili, no to wtedy miał coś tam w dalszych konkursów. Co się okazało, no to w tym momencie ma 14 konkursów, jest najlepszym gołębiem oddziału. O 2 punkty wygrał z Adasiem Piwaczykiem po prostu, no nie, ale też troszeczkę szczęścia trzeba było. Ale zarazem ten, nie? Czyli 7-letni gołąb. Bo to jest ten drugi ciemny, jest z pazurka, a ten jest z 330 po prostu. 330 to przecież podstawowy gołąb rozbudowy. Będziemy do tego. A do tego za chwilkę wrócimy. Bo się tutaj tak. 46. To już mi się pomylił. I tu mamy tego gołębia. I to jest tak, to jest po synie ojca pazurka, po samiczce 56, to jest ze 105, 17 moi, co na reklamie mojej firmy jest, to niejednokrotnie też reklamowałem. I znowu tu jest z Putmanów, no, że z Fineki 5000 i z takiego po prostu samiczki Asa od Adasia Piwarczyka. Bo ten 5609 to jest chyba ten ojciec od niego. Nie, to jest od Adasia, a tu jest... Ale ten Adasia Piwarczyka, tak, to jest ten, tak mi się wydaje. To był 5911, ale to jest samiczka z wynikami po prostu, nie? Bo to była też kupiona za wyższą kwotę, ta samiczka to ona po prostu tam miała praktycznie wyniki w każdej klasie, nie? A to jest potężnie... I ten ma gołąb, jaki numer jeszcze raz pokażmy? 3946. 3946. Proszę, zobaczmy, nakrapiany również. No tu jest 2, 4, 6, 8, 9, dopiero jedno piórko gołąbek wyrzucił, nie? Tutaj sobie będzie można na aukcji takie gołębie nabyć. Później jeszcze się oczywiście spotkamy. No, bardzo ładnej budowy gołąbek jest ułożony w ręce tutaj. Także ten... To będzie potężny samczyk po prostu. Raczej będzie samczyk no, na 99%, ale będzie kawał gołębia, nie? Czyli nawet jak nie będzie lata, to można go będzie zjeść. No, tym bardziej, że po prostu no, Pubrad jest 14 konkursów w tym roku najlepszym lotnikiem oddziału, nie? Przeszedł kilka kontroli, także wyniki pazurka są bardzo wiarygodne, bo była kontrol jedna z przepinaniem tipesów, druga kontrol była z konwojem. Także po prostu myślę, że w tym roku... No to droższy musi być, bo wiarygodniejszy. Nie, no niektórzy... żartuje. No niektórzy tam się załamują, że kontrole są... My się cieszymy, że swoją kontrolę zawsze są to wyniki bardziej wiarygodne. Także... Czyli mamy tego, a pokażmy przy okazji od razu takiego, co pomyliłeś wy na początku. Właśnie też taki ciemny, nakrapiany, taki troszeczkę ciemniejszy powiedzmy. O! Ten. I to jest gołąb? To jest dziadek, jest 330 tutaj. To jest ten ojciec rodu. Tak. No też jest tutaj bardzo podobny. Ten ma jaki numer? Z budową. 3894. 3894. Pięknie ułożony też gołąbek. Skrzydło pokażmy też. O. 2, 4, 6, 8, 9. Też jedno pióreczko dopiero, dopiero pierzy. Też jest bardzo ładnie ułożony tutaj. No, także tu jest potężny gołąbek, będzie i w rękach i to także. I to będzie też samczyk? Powinien być też samczyk. Czyli mamy kolejne. Powinien być po prostu. Powinien no, być mówiłam, 17, ale my tu zaprezentujemy tylko kilka. Tu już 4 mamy za sobą, jeszcze te 4 czy 5 zostało. No i tu jest po córce 430, ale po mamusi również króla. Tak. No to tutaj też po prostu jest rewelacja, no nie. Ale po, od strony ojca jest. No to jest gołąbek po prostu od. Kobiego. Tak, to jest gołąbek, czy czwarty as z kozigówek z WG po prostu. Tak. Dokupiony. Z którego roku? Z 2016 chyba, tak? 14. 14. To był czwarty as z koziegówek akurat, nie? Dobrze, to mamy kolejnego gołębia. Od Kasprzaka po prostu ten, nie? Kolejnego gołębia mamy o numerze 3914. Tu sobie zaraz dowód znajdziemy go. Proszę bardzo, jest już. No to jest, tutaj będzie prawdopodobnie siostrzyczka tego gołąbka ciemnego. To jest samiczka. Prawdopodobnie. Będzie samiczka, no nie? Pokażmy skrzydło też oczywiście. Ona taka trochę bombazana, taka grudnawa taka. Można powiedzieć, jest 2, 4, 6, 8 lotek. To ma dwa piórka z ten. Tu jest w rodowodzie takie... mamy. Oczko ma bardzo podobne do pazurka, właśnie. Tutaj jak ten to. Pazurek, przypominamy, najlepszy lotnik oddziału. Jako 7-letni. A on no, wcześniej, w 14 roku, był w drużynie wicemistrza Polski w B-klasie, nie? Także, że tutaj. I tu mam, ale pokażmy po czym to jest Zbyszek. W tym roku będzie, no pazurek to jest z drapy. A też Piworczyka widzę, Dasia, Pitmana widzę tutaj. Drapa też jest u góry, o. No bo tu jest po synie posłowica pazurka, no nie?
Pazurek w tym roku będzie w klasie C. Reprezentował mnie po prostu, nie? A, bo tam akurat no, cztery gąbki są szybsze od niego, choćby klasę BMA. Pazurek ma, jak ma samo 14 konkursów, to chciałem zaznaczyć, że praktycznie ma wszystkie klasy w tym roku, nie? Bo ma klasę A, B, C i M. Praktycznie wszystkie klasy ma i to w bardzo dobrym stylu, bo na 14 razy to około 10 razy to ma wybitne po prostu konkursy, nie? Tu mamy. Teraz mamy niebieskiego gołębia kolejnego. Ten to jest gołębek o numerze 3902. Tutaj samiczka na, raczej na pewno. Z takimi szczałeczkami jak ja lubię, pod oczkami, nie? Tak. To będzie 02. To mamy czy tutaj. Coś pstrego ma tam? Nie, tylko te przy oczkach. Tu ma tylko takie piórko. Tu ma takie piórko. I tu ma takie. O, na tym troszeczkę na szczałku i tu ma po pokażmy jeszcze od spodu te piórojady, które ma. Piórka. Piórojady. No patrz, nie ma, cholera. No akurat zleciały. Tu wziąć, zleciały. A wiatr dzisiaj jest słaby, po prostu, no. Nie wyjątkowo. Nie, teraz żartujemy. A tutaj 3902 i po czym to jest? To jest gąbek tak. Tu jest Bercik Junior, to jest 330, bo to jest brat. Bercik to był brat 330, pełny brat. Aha. To jest dziadkiem, to jest Bercik Junior, to jest syn 330. Ale ciekawostka, to tu jest babcią, to jest Jaskółeczka, mama Jaskółeczki, to jest 682. Sam. Skuga to też jest gąb z no to jest wicemistrza Polski. W B-klasie. Ale ojcem jeszcze Jaskółeczki, no nie mamy Jaskółeczki, to był gąb 1489, to jest nieopisane, ale to jest gąb, który latowałem jeszcze w innym okręgu i miał dwa razy po 13 konkursów, był najlepszym samcem oddziału Częstochowa. Także jeszcze w innym okręgu również on też wygrywał i później przeszedłem do okręgu Śląsk Wschód i też po prostu już wygrywał kategorię A i miał komplet konkursów tak samo, nie? No i ze strony niżej, to jest taki lekko inbred z tego powodu, że tutaj jest też pradziadkiem, jest 330 i ta 1409 to jest pełna siostra Miss. Mhm. Także po prostu tu też wchodzi czyli tu na brata. To 330 to jest jego brat, 1436. 1436 to jest pełny brat 330. Tak. To jest pełny brat, nie? Także tu jest taka samiczka no, z fajnym okiem w ogóle, nie? I tu takie ma, ja lubię takie te strzałeczki nad okami, to takie te kropeczki, jak się to mówi. Ja się kobieta maluje, tak coś. No, to dałaby kobieta. Rodzaj makijażu. Tak, kobieta wymalowana, to wiadomo, że zawsze jest. Troszkę oszukuje. Troszkę oszukuję, no ale tam zawsze wymalować się też trzeba umieć. Dobra, i tu jest, teraz mamy ciekawostkę. Tu jest krzyżówka po krzyżakach. Taki ciemny Święty pstryk. Pamięci od krzyżaka, po prostu tu jak Krzysiu jeszcze wtedy akurat się tak kolega stało. Stanisław, Świętej Pamięci, krzyżak, oddziału 3922. O, tu jest, bo mi się właśnie... O. Także tu jest tego jego linii... Połowy tu masz tego, tak? Ambitnej, no nie? Tak. Tak. Tu jest z tego, co 90, ambitna 97 to jest 51 konkursów, no nie? I tu był z tego jego srebrnego 105 konkursów, no nie? No tu jest też pięknej budowy, o, bardzo ładne bielotka. To ma numer 3922 widzimy. A od 30... strony matki to jest widzę Verstrete. Verstrete, no i tutaj gołąbek z Brukseli też w tym roku chciałem powiedzieć, że dałem 12 gołębi na Brukselę, to 10 mam w domu, z tych 10 tutaj akurat pomyliłem się po prostu z typowanymi gołębiami, no i troszeczkę tam po prostu no, zawalił mi gołąb, który tam roku z Belgii był pierwszy, nie? A samiczka, no to za chwileczkę o niej będę tu mówił, bo za chwileczkę mam następnego młodego. No to dokończę przy następnym gołąbku o tym. To będzie samczyk chyba. To będzie raczej samczyk, nie? Też tak większy troszeczkę. No a tu wokół ma taki koral ma po prostu wokół, no. O świętej też... pamięci kolega Stanisław Krzyżak, on bardzo zwraca uwagę na teorię oka. No mamy dzięki temu, że byliśmy kilka lat u niego wcześniej i mamy cały film o teorii oka. No coś nam zawsze zostaje dzięki takim publikacjom. Dlatego koledzy, kręćmy tych filmów jak najwięcej. No, kto tam chce, to sobie pogląda. Serwisy, te, które te filmy przechowują, na pewno na wiele, wiele lat będą dla nas miały tę pamiątkę po hodowcach. Bo tak jak mówimy przy przypadku kolegi Stanisława Krzyżaka, mamy dzięki temu też, że udało nam się jeszcze za jego życia z nim porozmawiać i mamy teorię oka i inne szczegóły dotyczące jego hodowli tam zarchiwizowane. No tu dziadek to jest Verstrete, to też nie jest byle kto, bo to Solo Junior to jest z okładki Verstrate, no nie? Ja za niego dałem wtedy 9000, także to po prostu jest gołąb, który był z wynikami u Verstrate, nie? No to nie tak też chojsiób sobie go kupić, bo to gołąb był w katalogach jako okładka była, nie? Także tutaj jestem zadowolony z tego gołębia, bo tam mam dużo asów i też również właśnie co z Belgii mi poprzylatywały te gołąbki, to są z tej linii, nie? A tu jest gołąbek po gołębiach z Belgii z tego roku. Samiczka w tamtym roku była u mnie druga,
ma konkurs z Belgii. I on ma numer, podejrzewam, 39-38, tak? Tak, 39-38. I to jest gąbek troszeczkę mniejszej budowy i raczej będzie samiczka. Samiczka i taka nakrapiana, ciemna. Ciemna. Skrzydełko ma takie zwinne, ale jest tu leciutko mniejszej budowy, ale ładnie leży w rękach. Jest malutka, no bo jak to się mówi, 80. 80 to jest nic innego jak moja stara samica, która jest 80-05 roku. Jej mamusia jest 03 rok, 350. Byłemu pielęgniarzowi, który pracował u mnie 14 lat, no nie, podarowałem w prezencie za darmo. I ona z tęsknoty po prostu tak ciągła do domu, że po prostu zmarła mu po prostu po roku czasu, ale to przez rok czasu chciała wolierę wyrwać po prostu, nie? I to gołębie są co długoletnio żywotne i żyją bardzo długo, bo jeszcze 350 mamusia, to jest 827, który tu nie widać w lodowodzie, to była samica 14-letnia, 1100 km zrobiła około 15 razy w konkursie i to no, był fenomen, jeszcze jako 14-letnia zrobiła w Częstochowie w dziele kategorii A nawet, nie? Jako mutka, bo ja nazywam ją czwarta nagroda, bo jako mutka miała wtedy czwartą nagrodę w standardzie, nie? I komplet konkursu za młodego, nie? No to są gołębie mniejsze. Może nie robię aż taki fest szpicy, ale zarazem potrafią zaskoczyć. Uwielbiałem ciężkie pogody. Kwestia od... Gubi się te gołębie, nie rozumiem tylko tego, że można zgubić za młodego, można zgubić za roczniaka, nieraz za dwulatka, nie? Ale od dwóch lat, trzech latek te gołębie się nie gubi i lotują jako 10-14-letnie nawet gołębie, to nie już 10, to już dużo gołębi z tego miałem, nie? I są wtedy niezawodne po prostu, nie? Jej mamusia, jej już w tej chwili... A mamusią jest gdzie? Przepraszam, po pełnej siostrze, 827 to jest siostra tego 1235. 878 tego roku, to jest po pełnej siostrze, tak? Mhm. To w tym roku była z Brukseli u mnie druga i w tym roku też jest druga. To jest pełna siostra 1235. Czyli 800... to jest po tym gołębiu, który tobie zrobił te konkursy z Brukseli. Tak? Brukseli. Fajnie. I to są pewniaki. Po prostu tak. To są pewniaki. To z tych, na daleki dystans. Tak. Jak po prostu ja tylko muszę Bruksela je rozchować. Do ciebie ile? 1100? 1050 km. 1050. Jak, no muszę uchować więcej tych gołębi, no to jak one praktycznie jak już coś reprezentują sobą, bo wiadomo, że musi gołąb te spełnić jakieś wymogi lotowe, jak już reprezentuje coś sobą, to te gołębie, jak tam ktoś nie zastrzeli z wiatrówki czy coś, to one 10 daje na Bruksela i 10 robi w konkursie, nie? A matką tego gołębia jest ta linia? Tu jest dołożona... 459, mis. To jest taka jeden z lepszych samczyków i samiczka, tam jest jeszcze siostra jego 90, no nie? Bo to jest 13295, ale mam taką siostrę w rozpodzie jeszcze 90, no nie? To są dwa gołębie, które są właśnie już z pokrewieństwa, z syna 330 i po mis. I one są z Imbreda i bardzo dobrze rzucają gołębie, nie? I tu jest wychowane po tym gołębku 95 plus samiczka 1070, to już niejednokrotnie mówiłem na filmach. To jest na obecną chwilę, to dochodzi jedna z czołowych rozpodowych gołębi, a też jest po córce 330 i ze złotej pary samczyku tylko, nie? Ta 1070 no to jest jeden z czołowych gołębi teraz rozpodowych, nie? Tutaj zachęcamy kolegów, bo gołębie wszystkie. Na daleki dystans tutaj polecam i tutaj mówię, że tutaj kwestia tylko czasu, muszą koledzy z tego gąbka uchować. Trzeba więcej uchować sobie i po prostu... No żeby nie zginęły, tak. Po prostu tak. Mądrze trzeba lecieć na loty młode, na roczniaki, żeby jakiś tam w głupi sposób nie zgubić, nie? Ale później już od gołębia 2-3-4-letniego już jest bardzo małe ryzyko, nie? A tutaj co ciekawe, my te gołębie wyskawamy wszystkie od 100 zł. I to jest no, okazja, że można nieco sami... taniej, drożej, także każdy sobie zobaczy. Jak będzie chciał sobie tutaj nabyć, bo na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu w tym roku też będzie można u kolegi Zbyszka nabyć. No nie wiem, czy będę miał gołębia, zobaczę kilka, bo może... To nie będzie tych gołębi? Proszę? Nie będziesz miał stoiska, nic? Może takie men na med wezmę, tylko żeby z kolegami się przywitać i wypić po kieliszku, nie? Zbyszku, ale to trzeba jak wypić, to przecież nie na stojąco będziemy musieli się. No nie, to się zmieścimy. No, przepraszam, to my tam stoisko zorganizujemy, tam będziemy mogli się spotkać. Także na razie dziękujemy i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. No zapraszamy. Do zobaczenia, dobry lot.